Sensacje XX wieku w Radiu Z. Samochód zatrzymał się z piskiem opon przed parterowym budynkiem bazy amerykańskich sił powietrznych na Florydzie. Generał Leroy Menor wysiadł z auta i pochylił się nad oknem kierowcy. Pojedziesz na Yorkfield, odszukasz pułkownika Simonsa i przywieziesz go do mnie. I to natychmiast. W sekretariacie generał zatrzymał się na moment i polecił adiutantowi. Wezwać pułkownika Kraljewa. Musiało zdarzyć się coś niezwykłego, skoro generał Menor tak pilnie wzywał swoich zastępców. Zamknął drzwi i zdjął marynarkę, gdyż 9 sierpnia 1970 roku był wyjątkowo upalnym dniem, nawet jak na warunki Florydy. Rozluźnił krawat, którego końcówka była przepisowo schowana między guzikami koszuli, usiadł na fotelu za biurkiem i włączył wentylator. Pierwszy przyszedł jego zastępca, podpułkownik Arthur Simmons, nazywany Bykiem, zwaliste chłopisko o mocnej szczęce i lekko wystających zębach. Kilka miesięcy wcześniej wrócił z Wietnamu, gdzie służył w specjalnej jednostce zielonych beretów, dowodzonej przez majora Charlesa Beckwitha, powołanej w 1964 roku do prowadzenia akcji sabotażowych i dywersyjnych przeciwko wietnamskim partyzantom. Chwilę później zameldował się podpułkownik Ben Kraljew. Niższy o głowę od Simonsa, szczupły o mocnych, żylastych rękach wystających spod podwiniętych rękawów, bardziej ruchliwy. Zawsze chętnie przyjmował najtrudniejsze polecenia, gdyż jak twierdził, przeżył już w wojsku wszystko, a chciałby przeżyć jeszcze więcej. Obydwaj byli najwyraźniej zaskoczeni nagłym wezwaniem do gabinetu szefa. Ten na ich widok podniósł się z fotela i stanął przed mapą Wietnamu, wiszącą na ścianie. Wracam z Waszyngtonu. Rozkaz jest krótki. Kilkudziesięciu komandosów ma dotrzeć do obozu Sontai, tutaj w rejonie Hanoi. Wietnamczycy prawdopodobnie przetrzymują tam jeńców i musimy ich uwolnić. Pułkownik Simmons zdawał się być niezadowolony z tych wyjaśnień. Dlaczego prawdopodobnie przetrzymują? Skoro mamy ich uwolnić, powinniśmy wiedzieć na pewno. 2 lata temu, w lecie, wywiad ustalił, że do starej twierdzy położonej w odległości 23 mil na północny zachód od Hanoi Wietnamczycy przywieźli 55 naszych chłopców. Głównie pilotów strąconych nad Wietnamem Północnym. Nie wiem jednak, czy są tam w dalszym ciągu, czy też Wietnamczycy przewieźli ich w inne miejsce. I wywiad nad tym pracuje. Kiedy mamy przeprowadzić operację uwolnienia jeńców? No, musimy być gotowi w ciągu 2 miesięcy. Prasa już zaczęła pisać o torturowaniu jeńców, o strasznych warunkach w wietnamskich obozach, co jest zresztą zgodne z prawdą i oczekiwaniami prezydenta. Simmons i Kraljew spojrzeli zaskoczeni na dowódcę. Co oznaczały słowa i oczekiwaniami prezydenta? Generał Menor, dostrzegając ich zdumienie, wyjaśnił. Tak, panowie, mamy ratować prezydenta. Generał doskonale rozumiał, dlaczego rozkaz uwolnienia jeńców wydano na początku sierpnia. Zbliżały się wybory i prezydent Richard Nixon zdecydował się ponownie kandydować, ale jego szanse nie były duże. Wygrał wybory w 1967 roku jako polityk, o którym mówiło się, że ma tajny plan zakończenia wojny w Wietnamie. Pierwsze miesiące jego prezydentury zdawały się wskazywać, że spełni obietnicę. Ogłosił program wietnamizacji wojny, co oznaczało, że w Wietnamie żołnierzy amerykańskich zastąpią żołnierze południowo-wietnamscy, a Stany Zjednoczone ograniczą swój udział w wojnie do pomocy finansowej i materiałowej. Do 1970 roku amerykański kontyngent zmniejszył się z 543 tysięcy żołnierzy do 340 tysięcy i ich liczba stale spadała. Jednakże w miarę wycofywania wojsk amerykańskich nasilała się działalność komunistycznej partyzantki, Wietkongu, zasilanej głównie przez żołnierzy Armii Wietnamu Północnego. W 1970 roku przez granicę przeszło do Wietnamu Południowego ponad 115 tysięcy żołnierzy. Równie niebezpieczny z punktu widzenia amerykańskich strategów był bardzo szybki wzrost pomocy materiałowej, jaką Wietkong otrzymywał z północy. Wywiad ustalił, że obok głównego szlaku, nazywanego drogą Ho Chi Minha, prowadzącego wprost z Wietnamu Północnego, coraz więcej amunicji, broni, lekarstw przemycano przez Kambodżę. Tam w porcie Kompong Som radzieckie, północno-wietnamskie i chińskie statki wyładowywały zaopatrzenie, które partyzanci przenosili przez dżunglę na osłach, na rowerach i na plecach. Ponadto komunistyczna partyzantka zakładała coraz więcej obozów wzdłuż granicy wietnamsko-kambodżańskiej. Mimo ogromnych wysiłków lotnictwa amerykańskiego nie udawało się zablokować głównych szlaków zaopatrzeniowych. Z powietrza nie sposób było wykryć tras, którymi przemieszczały się transporty.
Jeżeli nawet to się udawało, to nie sposób było je zniszczyć. Nie było tam bowiem trwałych budowli, takich jak betonowe mosty, wiadukty i bite drogi, w które mogłyby trafiać bomby. Do marca 1970 roku bombowce B-52 dokonały 3630 nalotów, które jednak, podobnie jak ataki na bazy partyzanckie w Wietnamie, okazały się całkowicie nieskuteczne. Tylko żołnierze wysłani do walki w dżungli mogli zatrzymać karawany z zaopatrzeniem. Dlatego prezydent Nixon zdecydował się wysłać wojska przeciwko partyzanckim bazom w Kambodży. 29 kwietnia 1970 roku 12 tysięcy żołnierzy południowo-wietnamskich przekroczyło granicę tego państwa. Dwa dni później bombowce B-52 i myśliwce bombardujące dokonały zmasowanych nalotów, zrzucając blisko 7 tysięcy ton bomb. O godzinie 7.40 żołnierze amerykańskiej 1. Dywizji Kawaleryjskiej ruszyli do walki. Wojna, którą Nixon obiecywał zakończyć, rozpalała się i obejmowała nowe państwa Indochin. To nie spodobało się Amerykanom. Poczuli się oszukani przez prezydenta. Nie chcieli nowych wojen w Indochinach. Ameryka zawrzała. Fale demonstracji o niespotykanej sile rozlały się po wyższych uczelniach. 4 maja na terenie Kent State University w Ohio Gwardia Narodowa, wysłana, aby spacyfikować antywojenne wystąpienia młodzieży, zastrzeliła 4 studentów. Kilka dni później w Waszyngtonie odbyły się wielkie demonstracje antywojenne. Richard Nixon zrozumiał, że podobnie jak jego poprzednik, Lyndon Johnson, stawał się politykiem zbrodni. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Szanse na ponowny wybór na prezydenta zmniejszały się z każdym dniem demonstracji i kontynuowania wojny w Indochinach. Udana akcja komandosów, którzy uratowaliby od tortur i poniżenia 50 amerykańskich żołnierzy, mogłaby całkowicie zmienić sytuację. Amerykanie staliby się dumni ze swojego prezydenta. Dlatego Nixon wydał rozkaz ataku na wietnamską twierdzę Son Tai, gdzie, jak donosił wywiad, przetrzymywani byli amerykańscy jeńcy. Plan ich uwolnienia opracował pułkownik Ben Kraljev. Zakładał, że komandosi dokonają desantu z 6 wielkich śmigłowców HH-53, nazywanych Super Jolly Green Giant, które po ataku miały zabrać uwolnionych więźniów. Gdzie miałyby wylądować? Pułkownik Kraljev, wskazując na szkic rejonu Son Tai, sporządzony na podstawie zdjęć satelitarnych i samolotów rozpoznawczych, mówił: są 3 miejsca w rejonie twierdzy, gdzie helikoptery mogą wysadzić i zabrać komandosów. Jednakże przedostanie się z tych miejsc do murów twierdzy i sforsowanie ich może zająć kilkanaście minut. To wystarczający czas dla wietnamskich strażników, aby zabić jeńców. Jeden z oficerów biorących udział w naradzie powiedział: jeden z helikopterów musi wylądować w samym środku dziedzińca, między murami. Niemożliwe. Druty i 2 drzewa na dziedzińcu wykluczają lądowanie tam śmigłowca tak dużego jak Jolly Green Giant. Pułkownik bez wątpienia miał rację. Kadłub tego 20-tonowego śmigłowca miał ponad 20 metrów długości, zaś łopaty jego śmigła zataczały krąg o średnicy 22 metrów. Pilot musiał mieć dużo wolnego miejsca, aby bezpiecznie wylądować. Oficer nie ustępował. Musimy użyć mniejszych maszyn, na przykład HH-3. Niech się rozbije w czasie lądowania, ale efekt będzie piorunujący. Osiągniemy to, na czym nam zależy. Całkowite zaskoczenie. Pomysł był znakomity. Śmigłowiec HH-3, mniejszy od Super Jolly Green Giant i dwukrotnie lżejszy, mógł wylądować w środku twierdzy, oczywiście łamiąc łopaty wiernika i zapewne rozbijając podwozie. Bez wątpienia byłby stracony, ale należało zakładać, że żołnierze na jego pokładzie nie ucierpieliby w czasie gwałtownego lądowania i atak byłby całkowitym zaskoczeniem dla Wietnamczyków. Strażnicy musieliby bronić się przed komandosami, którzy nagle spadli z nieba po środku twierdzy, gdy w tym czasie inne grupy komandosów z dużych śmigłowców lądujących nieco dalej szturmowałyby mury. Jednakże realizacja tego projektu była bardzo trudna. HH-3 miał słabe silniki i mógł lecieć z maksymalną prędkością 260 km na godzinę. A było to za mało, aby mógł dorównać samolotom C-130, które miały poprowadzić zespół śmigłowców z tajlandzkiej bazy do Wietnamu. Udział samolotów w wyprawie był niezbędny, gdyż miały wyposażenie, którego brakowało helikopterom.
Na przykład urządzenia pozwalające na obserwowanie terenu w nocy lub radary TFR pokazujące ukształtowanie terenu, nad którym przelatywały. Bez pomocy tych urządzeń odnalezienie twierdzy w całkowitych ciemnościach kryjących dżunglę było niemożliwe. Wnet okazało się jednak, że prądy powietrzne tworzące się za samolotami ułatwią lot śmigłowcom HH-3 tak, że będą mogły utrzymać się w formacji. Pojawił się inny problem. Z amerykańskiej bazy w Tajlandii do Son Tai było 540 km, zaś zasięg śmigłowców HH-53 przy najbardziej sprzyjających warunkach wynosił 890 km. Tak więc, aby śmigłowce mogły wrócić do bazy, musiały tankować paliwo w czasie lotu. Co prawda wszystkie wyposażone były w urządzenia umożliwiające przeprowadzenie takiej operacji. Jednakże nawet przy dobrej pogodzie było to przedsięwzięcie ryzykowne. Najmniejszy błąd ze strony pilota śmigłowca zbliżającego się do samolotu cysterny mógł spowodować, że łopaty wiernika uderzyłyby w tył jego kadłuba. Co gorsza, w czasie lotu do Son Tai tankowanie miało się odbywać w nocy i dość nisko nad ziemią. Nie było jednak innego wyjścia. To ryzyko należało podjąć i liczyć na to, że piloci przeprowadzą operację tankowania z należytą ostrożnością i będą mieli dość szczęścia. Czy jednak w Son Tai byli amerykańscy jeńcy? Mijały tygodnie, w czasie których komandosi z zielonych beretów trenowali atak, zaś wywiad usiłował ustalić, ilu jeńców przebywa w wietnamskim więzieniu i czy w ogóle tam są. Pułkownik Simmons miał coraz poważniejsze wątpliwości. W czasie jednej z narad powiedział do swojego dowódcy, generała Menora, wskazując na zdjęcia twierdzy zrobione przez samolot rozpoznawczy. Nie podoba mi się to. No popatrz na dziedziniec. Nie widać tam żadnego człowieka, choć zdjęcie zrobiono o godzinie 16. Jeńcy powinni być na placu. Spojrzyj na ścieżki. Są zarośnięte trawą i chwastami. No nie byłoby tak, gdyby przebywało tam kilkudziesięciu ludzi. Do rozmowy wtrącił się pułkownik Kraljew. Kapitan Ron Jones, pilot z C-130, twierdzi, że w obozie nie ma jeńców. Rozmawiał z pilotem samolotu rozpoznawczego, który robił te zdjęcia. Generał nie chciał jednak na ten temat dyskutować. Musimy przystąpić bezwłocznie do akcji. Prezydent Richard Nixon rozumiał, jak niebezpieczne jest to przedsięwzięcie. Wahał się. Lecz patrzył na wyniki badań opinii publicznej i widział, jak szybko i jak bardzo spada jego popularność. Nasilały się protesty przeciwko wojnie. Coraz więcej polityków atakowało prezydenta, uznając, że rozszerzenie wojny na Kambodżę i Laos było karygodnym błędem. Nixon musiał odzyskać wiarygodność. Chciał, aby kamery telewizyjne pokazały, jak z lądujących po akcji śmigłowców, podziurawionych kulami, osmalonych dymem, wysiadają wynędzniali, straszliwie zmaltretowani amerykańscy chłopcy wyrwani z rąk oprawców. A on stałby na lotnisku i ściskał im dłonie. Potem, gdy opowiadaliby, jak ich torturowano, poniżano i głodzono, naród musiałby uznać, że on, prezydent, zrobił dobrze, rozkazując bombardować bazy komunistyczne, że jego bezwzględność wobec tych, którzy tak bestialsko traktowali jeńców, była całkowicie usprawiedliwiona. Naród znowu pokochałby swojego prezydenta. Nie mógł jednak zapomnieć, że ma wysłać doborową drużynę w bardzo niebezpieczną i ryzykowną misję. Atak śmigłowców miał nastąpić w pobliżu silnie bronionego Hanoi. Na podstołecznym lotnisku stały nowoczesne samoloty myśliwskie, gotowe do startu i ataku w każdej chwili. Wszyscy komandosi i jeńcy mogli zginąć, a wówczas polityczni wrogowie prezydenta wykorzystaliby to przeciwko niemu. Wahał się. Dopiero późnym popołudniem 18 listopada 1970 roku podjął decyzję. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Wieczorem 20 listopada 1970 roku w bazie Udorn w północnej Tajlandii 56 komandosów wsiadło do kabin trzech śmigłowców, które wzbiły się w powietrze o 22.56.
Od tego momentu liczyła się każda minuta. Musieli przelecieć nad granicą Wietnamu Północnego w dokładnie wyznaczonym czasie, gdy anteny dwóch stacji radiolokacyjnych, jakie znajdowały się na trasie ich przylotu, były zwrócone w drugą stronę. Ten sprzyjający okres trwał zaledwie 2-3 minuty, ale była to jedyna okazja, aby samoloty i śmigłowce mogły przemknąć niezauważone, nie alarmując północno-wietnamskich sił powietrznych. Zaczęła działać wielka machina, w której 6 śmigłowców, 2 samoloty C-130 i samolot tankowiec były tylko niewielką częścią. Łącznie w operacji miało wziąć udział 116 samolotów, które miały osłaniać lądowanie śmigłowców, bronić je przed północno-wietnamskimi migami i ogniem działek i rakiet niszczyć wietnamskie stanowiska na terenie fortu. Kilkadziesiąt bombowców zostało skierowanych do ataku na port w Haiphongu, aby ściągnąć na siebie wietnamskie myśliwce w czasie, gdy śmigłowce lądowałyby w Son Tai. Generał Menor poleciał do bazy w Da Nang, Wietnamie Południowym, skąd mógł łączyć się ze wszystkimi jednostkami biorącymi udział w akcji uwolnienia jeńców, a także lotniskowcami, z których w razie potrzeby mogły wyruszyć posiłki. Pierwsza część operacji przeszła bez żadnych komplikacji. Śmigłowce przemknęły niezauważone nad granicą wietnamską i lecąc tuż za samolotami, które rozpoznawały trasę, mogły pomykać na niewielkiej wysokości. Zbliżały się do celu. Pilot pierwszego śmigłowca przerwał ciszę radiową, jaką utrzymywali od startu z bazy w Tajlandii. Banana do Apple. Widzę cel. Schodzę. 16 komandosów na pokładzie śmigłowca schwyciło mocniej zaparciane pasy przy ławkach i zaparło się nogami o burty. Na wysokości kilkunastu metrów pilot zmniejszył tempo opadania, jednakże nie udało mu się opanować śmigłowca, który uderzył o ziemię z takim impetem, że jeden z komandosów został wyrzucony na zewnątrz. Nikt jednak nie odniósł poważniejszych obrażeń. Wydobyli się z wraku i udało im się dobiec do ściany baraku dającej osłonę przed pociskami wietnamskiej straży. Wietnamscy żołnierze szybko otrząsnęli się z zaskoczenia i skierowali wszystkie karabiny na rozbity śmigłowiec. W tym samym czasie helikopter, na pokładzie którego był pułkownik Simmons, wylądował w odległości 400 metrów od murów twierdzy na boisku obiektu rozpoznanego przez wywiad i zwiad lotniczy jako szkoła średnia. Komandosi wyskoczyli na plac i nie spodziewając się oporu, ruszyli w stronę murów cytadeli. I wtedy spadł na nich grad pocisków wystrzeliwanych z okien budynku. Amerykanie popełnili błąd, który mógł ich kosztować bardzo dużo. Budynek, który uznano za szkołę, był w istocie koszarami. Plan tak sprawnie realizowany załamał się. Żołnierze z grupy pułkownika Simmonsa zalegli pod huraganowym ogniem wietnamskich karabinów maszynowych, nie mogąc wyrwać się z tego piekła. A powinni szybko przebyć 400 metrów dzielących ich od murów i zaatakować twierdzę od południa, aby wspomóc inną grupę walczącą już poza murami. Ogień z okien budynku koszar nasilał się. Jedyną szansą komandosów Simmonsa na wyrwanie się spod ostrzału było wsparcie ze strony samolotów krążących nad polem bitwy. Pułkownik Simmons sięgnął po słuchawkę radiostacji i zaczął wywoływać kryptonim samolotów szturmowych. Mushroom! Mushroom! Tu Apple 4! Dajcie wsparcie ogniowe! Zalegliśmy na placu, dajcie ogień na okna budynku! Ja Mushroom, słyszę cię Apple 4. Zaraz tam będę. To meldował się pilot szturmowca A1S Skyrider. Te niewielkie śmigłowe samoloty startujące z lotniskowców były potężnie uzbrojone. Dwa działka 20-milimetrowe, rakiety i bomby miały wielką siłę niszczącą, a mała prędkość lotu była ich ogromnym atutem w takich operacjach. Wsławiły się w marcu 1966 roku, gdy zatrzymały wietnamskich żołnierzy atakujących amerykańską bazę w Dolinie Shaw. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Dwa szturmowce pojawiły się nad drzewami. Przemknęły na niewielkiej wysokości tuż nad dachami budynku i wystrzeliły świecą w górę. Zrobiły obszerną pętlę i skrzydło w skrzydło, jak na pokazach lotniczych, nadleciały od północy. Pod ich skrzydłami widać było ogniki błyskające w lufach działek. Po sekundzie wybuchy na ścianie koszar wskazały, że za starami samolotów siedzą doskonali piloci. Szybko zbliżały się do placu. Leciały coraz niżej. Simmons dostrzegł, jak spod skrzydeł wytrysnęły smugi dymu, które wnet wyprzedziły samoloty i szybko zaczęły zbliżać się do budynku. Po chwili pojawiły się następne smugi.
4 rakiety trafiły wprost w okna. Simons wtulił głowę w ramiona i po chwili poczuł potężne uderzenie gorącego powietrza, a na jego głowę posypał się grad kamieni, kawałków cegieł i szkła. Nagle zaległa cisza, w której słychać było ryk silników samolotów lecących tuż nad dachami koszar. Pułkownik Simons podniósł mikrofon. Okej, Mushroom, ładnie ich trafiliście. Powtórzcie to, kryjcie nas, dopóki nie wsiądziemy do śmigłowca. Ja Mushroom, słyszę cię, Apple 4. Zaraz tam będę. Samoloty na moment znikły za drzewami, lecz wybuchy ich rakiet musiały wyrządzić tak duże szkody wewnątrz koszar, że nie padł stamtąd żaden strzał. Simons i żołnierze z jego oddziału, ostrzeliwując się na oślep, nie czekając, aż powrócą szturmowce, zaczęli biec do wracającego po nich śmigłowca. Zawisł pół metra nad ziemią i obrócił się bokiem w stronę koszarowego budynku, aby osłonić biegnących i umożliwić bocznemu strzelcowi prowadzenie ognia. Widać go było, jak stoi w drzwiach, w których tylko górna połowa była otwarta, i wali długimi seriami po oknach wietnamskiego budynku. Simons zaczął liczyć żołnierzy wskakujących do wielkiego kadłuba. Nikt nie został? Są wszyscy, pułkowniku! Pułkownik Simons schwycił za klamkę i podciągnął się. Śmigłowiec już wzbijał się, gdy znowu nadleciały samolot. Tym razem nie strzelały, gdyż obawiały się trafić we własną maszynę, która szybko wznosiła się nad placem apelowym, tak niefortunnie uznanym za szkolne boisko. Na szczęście tylko jeden żołnierz odniósł niegroźną ranę. W tym czasie z drugiego śmigłowca, który wylądował w pobliżu muru twierdzy, wyskakiwali komandosi. Pierwszy na ziemię zeskoczył major Richard Meadows, dowódca grupy. Dobiegł do muru i skrył się w niewielkim rowie odwadniającym. Wnet dobiegło do niego kilku komandosów. Jeden z rozmachem rzucił linę zakończoną niewielką kotwicą o trzech ramionach. Przeleciała przez mur, wtedy ściągnął gwałtownie linę. Inny komandos przerzucił przez mur kilka granatów na wypadek, gdyby tam ukryli się Wietnamczycy. Odczekali kilka sekund, aż dobiegły ich głuche wybuchy i jeden po drugim zaczęli wspinać się po linie. Pierwszy, który dotarł na szczyt, rozejrzał się, ale nie widząc Wietnamczyków, przełożył nogę przez mur i zeskoczył na drugą stronę. Po kilku minutach cała grupa była na dziedzińcu. W oddali widzieli budynek o zakratowanych oknach. Tam powinni być jeńcy. Dowódca, major Meadows, wskazał swoim żołnierzom stanowiska i krzyknął: osłaniać mnie po oknach! Wybrał trzech żołnierzy i razem przebiegli kilkadziesiąt kroków zygzakiem, umykając wietnamskim pociskom, i dobiegli do muru. Meadows zębami wyciągnął zawleczkę z granatu i wsunął go przez szparę pod okiennicą na parterze. Wybuch wyrwał okiennicę i musiał narobić wielkiego spustoszenia wewnątrz, gdyż strzelanina wyraźnie osłabła. Inny z komandosów podczołgał się do drzwi i zawiesił dwa granaty na klamce. Zawiązał sznurek na kółkach zawleczek i szybko wycofał się. Szarpnął za sznurek i odskoczył jeszcze o parę kroków, zanim wybuch, wzbijając ceglany kurz, wyrwał wielkie drewniane drzwi z futryny, odsłaniając ciemną czeluść sieni. Komandosi wdarli się do środka. Wietnamczyków na dole nie było, wycofali się na piętra. Z rzadka rzucali granaty, ale widocznie nie mieli ich dużo, gdyż po kilku wybuchach, które nie wyrządziły nikomu szkody, zaprzestali ataków i oczekiwali, aż Amerykanie zaczną wdzierać się na górę. Kaliński, Hejter, ustawić tutaj RKM i pilnować schodów! Reszta za mną! Wbiegli do korytarza. Drzwi do cel nie były zamknięte, ale wewnątrz nie było nikogo. Meadows przechodził z celi do celi. Nigdzie nie było najmniejszego śladu wskazującego, że w ostatnich miesiącach kogokolwiek tu więziono. Wycofujemy się! Major Meadows nawiązał łączność z dowódcą oddziału komandosów, pułkownikiem Simonsem. Apple 3 do Apple 1. Nikogo tutaj nie ma. Wycofuję chłopców. Odbiór! Wybiegali małymi grupkami w stronę muru, gdzie ziała wielka wyrwa po wybuchu ładunku podłożonego przez saperów. Liczono, że wyprowadzą z budynku jeńców osłabionych, ledwo powłóczących nogami, więc niezdolnych do przejścia przez mur. W tym czasie pułkownik Simons, który odebrał raport Meadowsa, informował przez radio generała Menora w bazie Danang. Generale, tu nikogo nie ma! Powtarzam, nikogo nie ma! Wycofujemy się! Potwierdzam. Jego najgorsze przeczucia sprawdziły się. Uderzyli z ogromną precyzją. Wykonali plan jak na ćwiczenie. Bez strat. Wszystko nadaremnie. Po kilkunastu minutach śmigłowce, wzbijając tumany kurzu, unosiły się nad palmami, ziejąc ogniem z karabinów maszynowych. Akcja w Son Tai trwała zaledwie 27 minut. Cały oddział zielonych beretów, 56 komandosów, wracał bez strat, nie licząc jednego lekko rannego. W
Wkrótce w pobliżu śmigłowców pojawiły się myśliwce F-105, które miały chronić powolne maszyny, gdyby Wietnamczycy rzucili za nimi w pościg swoje myśliwce. Apple 1 bez strat. Apple 2 bez strat. Apple 3 bez strat. Apple 4 jeden lekko ranny. Wszystkie śmigłowce wracały, oczywiście z wyjątkiem Banana 1, który pozostał rozbity na placu Cytadeli Songtai. 2 lata później Wietnam Północny zwolnił kilkudziesięciu jeńców amerykańskich. Wśród nich byli ci, których więziono w Songtai. Generał Menor spotkał się z nimi na Filipinach. Dowiedział się wówczas, że w połowie lipca przeniesiono ich z Songtai do innego obozu. Akcja komandosów miała jednak ten dobry skutek, że Wietnamczycy, obawiając się podobnych rajdów, przenieśli jeńców do kilku dużych obozów, silnie chronionych. Amerykańscy jeńcy byli tam lepiej traktowani, a w każdym razie nie byli już uzależnieni od humoru komendanta i strażników, którzy w niewielkich obozach, zagubionych w dżungli, stawali się panami życia i śmierci tych, którzy trafili w ich ręce. Akcja w Songtai stała się wzorcowym przykładem precyzyjnego uderzenia komandosów. Kilka lat później ludzie planujący inną akcję uwolnienia jeńców opierali się na doświadczeniach Songtai. Inny prezydent, Jimmy Carter, też chciał wykorzystać doświadczenia swojego poprzednika. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.